Halo, dzień dobry, z tej strony Ilona Przetacznik i dzisiaj będziemy mówić o tym, jak legalnie sprzedawać kursy online, czyli produkty, e-produkty w internecie. Dzisiaj tylko o kursach online będzie. Mam nadzieję, że mnie widać, że mnie słychać. Dajcie znać, jeżeli ktoś tutaj już przybył, już widzi i chce brać udział, to napiszcie mi proszę, że jestem, bo ostatnio Facebooki i internety padły, a dokładnie Facebooki i Instagramy, co spowodowało ogólny chaos, jakby to niektórzy powiedzieli na dzielni. Więc ludzie po prostu musieli ze sobą zacząć rozmawiać, no i to był problem, więc dajcie znać, czy mnie widać, czy mnie słychać i zaczynamy, przechodzimy sobie do konkretów dotyczących tego, jak sprzedawać legalnie, czyli zgodnie z przepisami, kursy online, stricte kursy online, dzisiaj tylko o tym będziemy rozmawiać, bo bardzo dużo osób chce stworzyć te kursy online, no i tutaj trzeba sobie wprost powiedzieć, że rynek e-commerce rośnie w niewyobrażalnym tempie. Ten rynek, ostatnio widziałam, że źle napisałam w newsletterze, napisałam to 1000 miliardów złotych, ale nie, 100 miliardów złotych według PwC ten rynek wynosi już, on cały czas rośnie, chyba o 12% rocznie, co oczywiście jest bardzo dużo, no w związku z czym fajnie gdzieś pomyśleć o jakimś kursie online, który może być wykonywany, wiadomo, przez większą ilość osób niż samo jakieś szkolenie. No i dzisiaj słuchajcie, mam tutaj flipchart, na którym będę rysować, jeżeli będzie taka potrzeba, a tymczasem omówię sobie kilka rzeczy. Na Instagramie widzę, że się dopiero połączyłam, bo jest bardzo kiepskie połączenie, więc mówimy o legalnej sprzedaży kursów online. Poczekajcie, tutaj jeszcze dołożę tytuł, bo nie wiem, czy będzie to połączenie działać, jak legalnie sprzedawać kursy online. To jest to, co nas interesuje i o tym dzisiaj rozmawiamy, więc jeżeli ktoś chce słuchać na Instagramie, to oczywiście jak najbardziej może, ale tam jakieś jest kiepskie połączenie. Dobra, czekam na Wasze komentarze, czekam na Wasze informacje od Was, czy widać, czy słychać i czy w ogóle ktokolwiek to widzi, słyszy i tak dalej, bo ostatnio Facebook strasznie tnie zasięgi i to trzeba mu przyznać, że no tak jest, no ale cóż, ale takie życie, trzeba jakoś to przetrwać. Słuchajcie, tu mi w ogóle coś zgasło. O matko, to mnie w ogóle rozłączyło, słuchajcie, ale lecimy sobie dalej, czekam jeszcze na Was, chwilę sobie poczekam i będziemy się za to brać. O, Daria napisała, dzień dobry, wszystko widać i słychać. Dziękuję Ci bardzo, Daria. To lecimy. Jeżeli możecie, to bardzo Was proszę, udostępnijcie tego live'a teraz, nawet jak jest na żywo, gdzieś w swoich grupach, w miejscach, czy właśnie w jakichś innych grupach, gdzie uważacie, że mogło to by być po prostu przydatne dla osób, które takie kursy chcą tworzyć. Będzie mi bardzo, 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 bardzo miło. A teraz zaczynamy. Słuchajcie, jest kilka takich obszarów, elementów, na które należy zwrócić uwagę, jeżeli sprzedajecie online. I teraz o czym ja dokładnie mówię? Bo to nie jest tylko tak, że żeby legalnie sprzedawać swoje kursy online, no to jakby jedynym ryzykiem tego jest to, że nie wiem, że my zapłacimy karę, bo nie mamy określonych dokumentów, albo zapłacimy karę, bo nie mamy RODO i tak dalej. To nie do końca tak jest. Są także inne minusy, które mogą się pojawić i są tak zwani klienci albo właśnie pseudoklienci, którzy uprzejmie donoszą, w cudzysłowie. I między innymi przed takimi klientami albo konkurencją musimy się w jakiś sposób chronić. Dlatego dzisiaj chcę Wam opowiedzieć o tak naprawdę kilku krokach, które trzeba spełnić, żeby legalnie te kursy online sprzedawać. Dajcie znać w komentarzu proszę, kto tworzy już swój kurs online, kto stworzył swój kurs online, albo kto dopiero ma to w planach. Napiszcie w planach, tworzę, stworzyłam. Jak stworzyliście i macie jakiś link nawet do tego kursu online, no to oczywiście wklejajcie ten link w komentarzach,
feel free, żeby go wkleić, no i lecimy, tak żebym wiedziała. Dzień dobry Żaneta, jeszcze raz dzień dobry Daria, super, że jesteście i super, że tutaj na Instagramie widzę, też udało się niektórym dołączyć. Pasjonatka rozwoju pisze, że jest w trakcie, Monika Fiedurek jest w planach, dobra Monika, liczę na Ciebie, że się pojawi, Monciak 30 też w planach, Legally Blonde English, ja mam w planach, super temat, cieszę się bardzo. Dobra, fajowo, fajne tematy, to napiszcie jeszcze w komentarzach, jaki temat kursu online planujecie, jaki obszar, bo temat to nie zawsze jest już na tym etapie znany, ale jaki obszar. Daria pisze, że stworzyła i tworzy nadal, czyli super, super Daria, że kolejne powstają. Dobra, słuchajcie, to może na początek, szybko się przedstawię, ja nazywam się Ilona Przytacznik, jestem radcą prawnym, lean leaderem, project managerem, uczę małe firmy, jak działać w internecie legalnie, jak podpisywać dobre, skuteczne umowy, jak sprawnie wdrożyć RODO w swojej działalności, no i ostatnio jak założyć spółkę, także jeżeli macie w planach założenie spółki, to zapraszamy do kancelarii, bo prowadzę swoją kancelarię radcy prawnego, jak również platformę subskrypcyjną, legalną strefę biznesu, która powstała całkiem niedawno i teraz właśnie trwa sprzedaż drugiej edycji legalnej strefy biznesu. Później Wam wkleję link do tego, no i mam nadzieję, że dołączycie, jeżeli macie taką ochotę, dlatego że legalna strefa biznesu jest dla przedsiębiorców, dla osób przedsiębiorczych, którzy chcą rozwijać się w internecie, poza nim także, mamy też spółki, mamy przedsiębiorców na JDG, mamy osoby na działalności bez rejestracji, to platforma, w której prawo rozwija i wspiera biznes, czyli nie przeszkadza mu, ale wspiera. To samo ja robię zresztą cały czas. Tutaj pisze jeszcze Monciak, projektowanie ogrodów, Monika, obszar pielęgnacji twarzy, super, pasjonatka rozwoju, obszar terapii, wsparcie psychologiczne i zastanawiam się, czy można taki kurs traktować jako terapię online, PKD psychologa, dobra, to jeszcze o tym pogadamy, jak będzie na to czas. Dobra, także dzisiaj jest o tym, jak legalnie sprzedawać kursy online, to jest temat, który jest oczywiście moim konikiem, sama też stworzyłam swoje kursy online, tworzę te kursy online, chociaż teraz bardzo mocno skupiam się na legalnej strefie biznesu, bo uważam, że kurs online w prawie to już trochę przeżytek, i w związku z tym, że to prawo zmienia się bardzo dynamicznie i w związku z tym, że te dokumenty tak czy inaczej muszą być cały czas aktualizowane, to aktualizowanie cały czas wideo mija się z celem. Tutaj jest tego tak dużo z tych obszarów, że przedsiębiorca musi być z tym na bieżąco działać, na bieżąco reagować. Dlatego powstała legalna strefa biznesu, czyli platforma, gdzie na bieżąco są alerty prawne, co się zmieniło, co zrobić, na bieżąco są wszystkie moje szkolenia i nowe szkolenia, czy nowe wideo, czy dzielenie się tą bieżącą wiedzą i prawną, i dotyczącą biznesu, bo jest dużo ekspertów, którzy dzielą się tą swoją wiedzą biznesową. Zatem dlatego uważam, że kurs online w przypadku moim akurat, w moim przypadku, to ewoluowały do platformy subskrypcyjnej, ale jak najbardziej jestem za tworzeniem kursów online, sama też z takich korzystam, uczę się z takich kursów online i o marketingu, i o sprzedaży, o newsletterze, jakbym tak miała wymieniać, o produktywności, asertywności, więc korzystam z tego i uważam, że to bardzo fajna opcja, jeżeli chodzi o nauczenie się konkretnego wycinka wiedzy. Daria napisała, że tworzy kursy z języka niemieckiego dla branży transportowej. Wow, trudne chyba. Landing page do mojego kursu. O, super Daria, że dałaś. Tak, woli landing page'a, w strefie też robimy audyty prawne, właśnie landing page, stron Facebooków, Instagramów, no i od razu mówimy strefowiczom, co mają tam poprawić. Szkolenie BHP, pierwsza pomoc, to u Żanety, ochrona przeciwpożarowa, też super, bo też myślę, że nie ma tego wcale tak dużo, jeżeli chodzi o takie naprawdę fajne kursy online. No to dobra, słuchajcie, lecimy z tym, co zrobić, żeby było legalnie. Teraz zobaczymy, na ile mi tutaj widzicie ten flipchart. O, tak, tak, dobra. Więc tak, kursy online. Widać? Widać. Kursy online, tak jak powiedziałam, to jest przyszłość tak czy inaczej. I co zrobić? Chciałam, żeby ten live był w miarę krótki, więc będę mówić szybko. Jak macie pytania, to oczywiście ciach, zadawajcie je w komentarzach. Dajcie jakiegoś lajka, łapkę w górę, tak żebym też mogła wiedzieć, czy to jest wszystko ok dla Was, czy nie jest ok. Dobra.
To, co jest bardzo ważne, to, co sobie też wypisałam na takiej liście, bo oczywiście pełne szkolenie, jak sprzedawać legalnie kursy online, w internecie, w mediach społecznościowych, jak je promować, znajduje się w legalnej strefie biznesu, bo już takie szkolenie u mnie było i ono trwa 1,5 godziny. My tutaj zrobimy tylko takie szybki strzał, można powiedzieć, szybko przelecimy sobie przez te elementy. Na pewno, jeżeli chodzi o legalną sprzedaż kursów online, to trzeba zwrócić uwagę, na jakim etapie jesteście. Ja będę mówić o tych początkowych etapach, czyli od zera. Jeżeli już sprzedajecie kurs online, to też Wam się to przyda, dlatego że sobie sprawdzicie, czy to macie. Więc na pewno obszary, na jakie musimy podzielić tą sprzedaż kursu online, to jest stworzenie, tak? Stworzenie tego kursu online, czyli tam sobie produkujemy. Narysowałabym coś, ale ja nie umiem rysować za bardzo. Domek. O. Czyli budujemy sobie ten domek, budujemy sobie ten kurs, tworzymy ten kurs, zbieramy treści, grafiki, research, wideo, nagrywania, inne cuda. No, przy stworzeniu kursu online jest naprawdę masa pracy. No i dobra, jak już stworzyliśmy ten kurs online, Agnieszka pyta, czy live będzie zapisany? Będzie zapisany. Jak już stworzyliśmy ten kurs online, no to co trzeba zrobić? Marketing, prawda? Ten marketing tak naprawdę powinien się trochę już tutaj pokrywać na tym etapie tworzenia i już tego stricte marketingu, jak kurs jest stworzony. Bardzo często też, co ja sama u siebie zastosowałam, co bardzo zachęca, znaczy napędza do zrobienia kursu online, bo nie ma już wyjścia, stosuje się przedsprzedaż. Więc jeżeli dopiero tworzycie swoje kursy online, to pomyślcie o tym, żeby może przedsprzedać ten kurs online, wtedy też będziecie wiedzieć, to samo dotyczy e-booka, to samo dotyczy czegokolwiek innego, wtedy będziecie wiedzieć, czy są na to po prostu chętni, no i czy już Wam się zwraca koszt przynajmniej jakichś materiałów czy Waszej pracy, bo to też są całkiem spore koszty. Od tworzenia kursu online przechodzimy do marketingu. Marketing. Oczywiście legalny, of course, legalny marketing i od marketingu, czyli tego wypromowania tego kursu online, dopiero przechodzimy do sprzedaży. Miałam zmienić kolor. Dopiero przechodzimy do sprzedaży, bo ta sprzedaż pojawia się na tym trzecim etapie, jak pewnie zwróciliście już uwagę. Mam nadzieję, że mnie słychać, jak patrzę się na flipchart. Jak zwróciliście uwagę, na trzecim etapie zaczyna się dopiero sprzedaż. I ta sprzedaż jest bardzo ważna tutaj oczywiście, bo ona już nam generuje ten przychód i ona od niej zależy dużo obowiązków prawnych, ale te etapy mogą się przeplatać, czyli zanim stworzymy, to tu może być sprzedaż, prawda? Może być, no bo będzie przedsprzedaż. Jak tworzymy, też może być sprzedaż. Tak naprawdę marketing pojawia nam się na każdym z tych etapów. Tutaj pojawi się marketing, tu pojawi się marketing, no i tu pojawi się marketing, prawda? Tu też pojawi się de facto tworzenie na etapie sprzedaży. Tworzenie, dlatego że będziemy tworzyć grafiki i może się okazać, że jeszcze tworzymy ten kurs online. On może też tak wyglądać, że dopiero się go tworzy, dogrywa się wideo, daje się jakieś sesje Q&A i tak dalej. Więc te etapy oczywiście mogą się przeplatać i o tym trzeba pamiętać, dlatego warto o tych dokumentach prawnych, o których za chwilę powiem i obowiązkach prawnych, tak napisz, tak ja coś zrobię, czyli przeplatać, pomyśleć od razu. I teraz te obowiązki prawne dotyczą praktycznie każdego z tych etapów, więc weźmy pod uwagę nie etap, kiedy jest tylko marketing i Wy tylko promujecie to, bo wtedy jest tych obowiązków trochę mniej, ale weźmy pod uwagę etap sprzedaży albo przedsprzedaży, bo jak robimy przedsprzedaż, to już też powinniśmy mieć wszystkie elementy prawne. Dobra. Co najpierw, jeżeli chodzi o przedsprzedaż, jeżeli chodzi o sprzedaż? Jeżeli chodzi o sprzedaż czy przedsprzedaż, to na pewno należy pomyśleć o polityce prywatności. Polityka prywatności to jest w ogóle dokument, który trzeba mieć na jakimkolwiek etapie, jeżeli jesteście w internecie i zaczynacie robić coś więcej niż być w internecie czy na Facebookach, Instagramach po to, żeby oglądać kotki i pieski, czyli żeby po prostu korzystać z treści. Jeżeli jesteście na etapie, w którym to Wy tworzycie treści, to Ty tworzysz treści, to już ta polityka prywatności powinna wejść.
Ciekawostka oczywiście jest taka, być może nie każdy o tym wiedział, dajcie znać w komentarzu, czy wiecie, czy wiedzieliście, czy nie wiedzieliście, że polityka prywatności musi być na Facebooku, na Instagramie, powinna być też dotyczyć TikToka, YouTube'a czy LinkedIna, tak? Wszystkie te media społecznościowe to właśnie polityka prywatności. Więc jeżeli jeszcze nie ma sprzedaży, ale jest już marketing, no to wiadomo, że ta polityka musi tutaj już być. Czyli ona się pojawia. Okej. Kolejna rzecz to jest regulamin oczywiście sprzedaży. I ja wiem, że niektórzy mówią, ale ja nie mam sklepu internetowego, po co mi jakiś regulamin sprzedaży? No to chcę Was zmartwić, bo regulamin sprzedaży, on jest obowiązkowy i potrzebny zawsze. Zawsze, dlatego że można sprzedawać na różne sposoby i ja o tym też uczę na moich szkoleniach, że sposób sprzedaży nie ma znaczenia, znaczenie ma to, że sprzedajecie. Po prostu. Czyli można sprzedawać przez Facebooka i można to robić w ten sposób, że robicie live'a i na live'ie pokazujecie jakieś swoje produkty. No jeżeli chodzi o kursy online, no to oczywiście na live'ie możemy pokazać na przykład w tym momencie, to co ja zrobię, to ja teraz będę sprzedawać. No i zobaczcie, poczekajcie, bo teraz to na Instagramie nie zobaczycie oczywiście tego, moi drodzy, więc bardzo bym Was prosiła, żeby ewentualnie sobie zajrzeć na Facebooka. Łatwo jest sprzedać produkt fizyczny, prawda? Produkt fizyczny, no to wiadomo, pokażemy flamaster, taki permanent, pokażemy go i jest ok. No i wiadomo, no jakby tutaj mamy to jasne, ale teraz chcę Wam pokazać, jak można ewentualnie zaprezentować chociażby właśnie produkt Hyde. O, właśnie, zobaczcie. Teraz ja prezentuję Wam produkt Legalną Strefę Biznesu. I to jest produkt elektroniczny, prawda? Bo to tak naprawdę jest też usługa, ale bo Legalna Strefa Biznesu jest platformą subskrypcyjną. Więc teraz widzicie, że jest strona, pokazuję Wam tą stronę. Możecie sobie wejść na legalnastrefabiznesu.pl no i zobaczycie wszystko to, co jest dostępne w Legalnej Strefie Biznesu. O co chodzi z alertami prawnymi? Można to doczytać, prawda? Co to takiego jest? O co chodzi ze spotkaniami na żywo mastermindowymi? O co chodzi z pytaniami, które są zadawane w strefie, z optymalizacją, z poznaniem innych przedsiębiorców, mastermindy, korzystanie z wygodnej formy takiego, można powiedzieć, Netflixa albo Facebooka, tylko że z wartościowymi treściami. Oto to wszystko jest wyjaśnione. Są opinie osób, jest pokazana Legalna Strefa Biznesu, to co ona daje. Jest napisane, dla kogo ona jest, a dla kogo ona nie jest, bo nie dla wszystkich jest Legalna Strefa Biznesu. Na pewno, jeżeli myślisz, że wszystko samo się zrobi, jak tylko dołączysz, albo po prostu pozjadałeś wszystkie rozumy świata, jesteś jednocześnie prawnikiem, lekarzem, w ogóle inżynierem, no to dołączanie do Legalnej Strefy Biznesu nie ma sensu. No bo po co? Więc zobaczycie też moją historię, którą opisuję, skąd to się wzięło, dlaczego uważam, że to jest ważne, jak wygląda strefa od środka, jakie szkolenia w niej znajdziecie, a jest ich całkiem sporo, szkolenia eksperckie, które się pokazują co miesiąc, profile ekspertów, czy właśnie elementy i to, co w tej strefie jest na bieżąco. To nie jest kurs online, to jest platforma, w której cały czas coś się dzieje i w której są właśnie te rzeczy. Opinie innych osób, Bartka, Marcina, Marka, Karoliny, którzy są w strefie, jak również dokładną rozpiskę pakietów. I to jest, można powiedzieć, sprzedaż, no i pytania, tak? Można też zadać mi pytania. I to jest sprzedaż, można powiedzieć, e-produktu, prawda? No bo ja Wam teraz prezentuję ten e-produkt, no i fajnie by było sobie z niego skorzystać, dołączyć albo do pakietu Sprawny Start, albo Przedsiębiorca, albo Rekin Biznesu, do czego Was oczywiście zachęcam. Więc zaglądajcie, nawet Wam tutaj wrzucę od razu ten link, żeby sobie zajrzeć już nawet teraz. Więc tu potrzebny jest regulamin i na tej stronie również znajdziecie regulamin. Znajdziecie regulamin, który jest na samym dole w stopce, można w niego kliknąć, jak również jest w momencie zakupu. Więc bez tego regulaminu ciężko by było działać. Dlaczego? Dlatego, że osoba coś tam sobie kupuje, no i co? I nie wie, co
od kogo, na jak długo, po co, dlaczego, czy może złożyć reklamację, czy może odstąpić od umowy, czy nie może odstąpić od umowy. I to, co jest taką mega fajną ciekawostką, być może nie każdy to wie, ale myślę, że jak już działacie w biznesie online, to coś tam wiecie na ten temat, to, że właśnie regulamin daje możliwość chroni sprzedawcę, czyli to nie jest tak, że ten regulamin jest Waszą zmorą, trzeba za niego zapłacić, znajdziecie go też na legalnybiznesonline.pl oczywiście, a strefowicze mają zniżkę na wszystkie materiały, więc ten regulamin to nie jest zmora, to jest coś, co ma pomóc przedsiębiorcy również, żeby wyegzekwować swoje uprawnienia. No bo nie oszukujmy się, często jest tak, że konsumenci idą sobie do rzecznika praw konsumenta, dzwonią do UOKiK-u, pytają, a ten przedsiębiorca nawet nie może tam zadzwonić, bo UOKiK nie daje porad prawnych przedsiębiorcom. Mówi wprost, to jest dla konsumentów. Przedsiębiorcy ma być stać na to, żeby sobie zapłacić za prawnika. Niestety, ale bo to też jest legalna strefa biznesu. Zatem regulamin. W regulaminie ta ciekawostka to, że jeżeli macie zapisane w regulaminie, że ktoś nie może odstąpić od zakupu w ciągu tych 14 dni, a jednocześnie ta ścieżka klienta jest właściwie zrobiona, czyli jednocześnie dzieje się to także na etapie zakupu, to ta osoba po prostu nie zwróci Waszego kursu online. Często jest tak, że dajemy tak czy inaczej gwarancję i piszemy, że w ofercie, nawet u mnie jest tak, że można przystąpić do legalnej strefy biznesu, zaraz Wam to pokażę, i można zrezygnować w ciągu 14 dni. Czyli jeżeli wchodzicie, patrzycie, nawet możecie wszystkie szkolenia w ciągu tych 14 dni zrobić, no trudno, tak? Jeżeli uważacie, że to nie było niczego warte, no to sobie występujecie w ciągu tych 14 dni stamtąd. No i okej, okay, prawda? Ja jakby... jestem z tym, no jest to dla mnie okej, no takie życie. Uważam, że ktoś, kto wejdzie, to zobaczy taką wartość, że nie wyjdzie stamtąd, a wie, że to jest cały czas dodawane. To nie jest tak, że przyjdziesz, zrobisz kurs online i wyjdziesz, tylko że właśnie jest to cały czas. Więc tutaj jest 14 dni od zakupu na zwrot. Po prostu informujecie, mówicie, dobra, nie podoba mi się. Zakładam, że nikt nie oszuka, że stwierdzi, że nie, no super, tak, jakby zostaje, skorzystałem z tych szkoleń i zostaje, bo to są naprawdę bardzo, bardzo małe pieniądze. Więc to w regulaminie muszą być odpowiednie zapisy. To w regulaminie muszą być też zapisy dotyczące odstąpień, dotyczące reklamacji, dotyczące praw konsumenta, czy dotyczące praw przedsiębiorcy na prawach konsumenta. I w styczniu zmieniły się przepisy, więc trzeba było swoje regulaminy zaktualizować. Więc jeżeli nie zrobiliście tego do tej pory, no to warto o tym bardzo mocno pomyśleć. Kolejna rzecz jest taka, że ostatnio, 27 września, weszły w życie zmiany związane ze standardowymi klauzulami umownymi, czyli RODO. RODO, uwielbiane RODO. I to RODO właśnie, którego... no nie wszyscy za tym przypadają, znajduje się w polityce prywatności, dlatego ona jest taka ważna na tym etapie i znajduje się w regulaminie, tak samo tutaj są odpowiednie zapisy, odsyłamy oczywiście do polityki prywatności, ale grunt to jest tutaj w regulaminie, jak również wewnątrz firmy, tak by już jest inna sprawa, ale też i w checkboxach znajdują one swoje odzwierciedlenie, w tych zgodach, więc trzy takie najważniejsze elementy, o których trzeba pamiętać, jeżeli sprzedajemy online, kursy online, to polityka prywatności, regulamin i zgody i checkboxy. Tu zaznaczę Wam takiego ticzka. Czyli zgody i checkboxy, odpowiednie zgody i checkboxy, te, których potrzebujecie. Przy kursach online ważne jest, żeby pomyśleć o, oczywiście, obowiązkowo, akceptacja regulaminu, obowiązkowo zapoznanie się z polityką prywatności, to może być w jednym checkboxie, nie ma sensu tego rozdzielać, bo i tak ktoś, żeby przeszedł dalej, musi zaakceptować oba dokumenty, bo one są komplementarne zapewne, w zależności od tego, jak to zostanie przygotowane, ale zazwyczaj tak jest, przynajmniej w moich wzorach tak jest. No i teraz trzecia rzecz, to są te zgody. I teraz Boże. I trzecia zgoda to jest zgoda na rezygnację z prawa odstąpienia od umowy, bo ten kurs online ta osoba dostanie od razu natychmiast. Więc jeżeli ona go dostanie od razu natychmiast, czekajcie, ja tutaj
pokaże się na całym. Jeżeli ona go dostanie od razu natychmiast, ten kurs online, no to my nie chcemy, żeby ona go zwracała, bo jak ona go zwróci, no to przerobiła cały kurs online, a później go zwraca. No coś nie bardzo, prawda? Więc trzeba pomyśleć o tym, żeby zlikwidować tą możliwość dla klienta. I to się robi zarówno przy kursach online, jak i przy e-bookach. Bardzo fajnie to działa. Działa też na takich roszczeniowych klientów, którzy myślą, że coś zakombinują. I teraz uwaga, działa to też wtedy, kiedy niestety klienci chcą oszukać. Właśnie, bo oni przychodzą, kupują coś, realizują sobie tego e-booka, a później mówią, to ja jednak chcę zwrócić. I teraz, jeżeli Twój proces zakupu w sklepie online jest ułożony prawidłowo, czyli jest odpowiedni checkbox, jest regulamin, jest polityka prywatności, to możesz się bardzo ładnie wbronić u klienta właśnie, jeżeli chodzi o te elementy. Więc tutaj fajnie by to było po prostu, no fajnie by to było sobie tak poukładać, żeby to miało ręce i nogi po prostu. Jeżeli planujecie sprzedaż, to od razu to należy zrobić dobrze. Polecam Wam, żeby pobrać sobie audyt prawny biznesu online, czyli mój taki bezpłatny prezent do pobrania na stronie legalnybiznesonline.pl i tam znajdziecie wskazówki do bloga, do sklepu internetowego, do Facebooków, Instagramów i tak dalej. Więc tam są te elementy. Dobra? Ok, czyli polityka prywatności, regulamin, no i zgody i checkboxy, minimum 3 tak naprawdę. Jeszcze jedną zgodą, jaką możecie zastosować przy sprzedaży kursów online i warto to zrobić, i jest to zgoda nieobligatoryjna, czyli tam gwiazdki nie dajemy, to na przykład zgoda na newsletter. Widać, co ja tu będę pisać? Widać. Czyli newsletter. Newsletter. O, narysuję taką kopertkę i małpkę. O, ale mi pięknie to wyszło. Więc zgoda na newsletter, zgoda na regulamin plus PP, no to są dokumenty, narysuję Wam tu dokumenty, no i odstąpienie od umowy, czyli napiszę 14 dni skreślone, to jest to właśnie, że nie ma tego prawa do odstąpienia od umowy. Agata napisała, ja właśnie nagrałam kurs online na temat emocji i w kolejnym miesiącu będę aktualizować politykę i regulamin. Super. Więc tak, Agata, na pewno aktualizacja dotycząca nowych przepisów od stycznia, które weszły. U mnie sporo było szkoleń na ten temat. W Legalnej Strefie Biznesu też te szkolenia są dostępne. Wszystkie moje szkolenia są na start dostępne w Legalnej Strefie Biznesu. Więc zachęcam, jeżeli tego jeszcze nie wiesz, bo to już jakby sam fakt na 3 miesiące tych szkoleń to się opłaca przystąpić. No i dwa, na pewno regulacje dotyczące tych standardowych klauzul umownych, czyli privacy shield, za chwilę do tego przejdę. Jest pakiet prawny do szkoleń online, jest pakiet legalna sprzedaż online, tam jest regulamin, polityka prywatności, checkboxy, zgody i wszystkie dokumenty, które są potrzebne i bonusy związane właśnie ze sprzedażą produktów elektronicznych. Trzeba wybrać sobie produkty elektroniczne, więc jak najbardziej, Żaneta, znajdziesz to w sklepie. Agnieszka, czy informacja o braku możliwości, czy informacja o braku możliwości odstąpienia od umowy musi być widoczna przy sprzedaży? Krótka formułka przy checkboxach, czy może być w samym regulaminie? Nie wystarczy w samym regulaminie. Często pada to pytanie, więc fajnie, Agnieszka, że je zadałaś, bo sam regulamin to trochę za mało. Tutaj chodzi o to, że ten klient musi być bardzo świadomy tego, że on to zaznaczył. Więc są dwa wyjścia i to zależy, jakie chcesz osiągnąć rezultaty. I zależy też od Twojej grupy odbiorców. Tak jak ja doradzam klientom, bardzo często rozmawiamy, no i są tacy klienci, którzy mówią, wiesz co, Ilona, ja nie mogę dać tego checkboxa, no, o tym odstąpieniu od umowy,
Dlatego, że jak ja go dam, to moi klienci się po prostu tego wystraszą. I czasami są takie grupy odbiorców, są to zazwyczaj młodzi ludzie, którzy nie znają tak bardzo tych przepisów prawnych, czasami są to też starsi, starsze osoby, no dorosłe osoby, ale no takie jeszcze też nieświadome tych przepisów prawnych, niekoniecznie właśnie przedsiębiorcy, więc jeżeli czujesz, że, czy czujecie, że to może odstraszyć, to wtedy można wziąć na klatę te 14 dni, po prostu, i wpisujemy je w regulaminie, żeby ten regulamin był poprawny, ale no, jeżeli ktoś będzie chciał odstąpić, no to po prostu odstąpi, bo będzie miał no, argument, żeby to zrobić. To, co jeszcze można ewentualnie zdziałać, to można przy tym checkboxie z regulaminem jakąś taką adnotację na zasadzie kwestie odstąpienia, rezygnacji, nie, no, tak nie, to powinna być zgoda na rezygnację z prawa odstąpienia od umowy. Zgoda musi być zazwyczaj świadoma, jednoznaczna, konkretna, więc jeżeli ona ma być świadoma, no to jednoznaczna, konkretna, no i tak dalej, no to ukrycie jej, tak w cudzysłowie oczywiście, bo to jest regulamin, żeby go czytać i ktoś go akceptuje, ale takie trochę ukrycie jej w regulaminie może być niewystarczające i tak się przyjmuje, że ta zgoda powinna być raz, na etapie właśnie świadomej zgody, czyli checkboxa, który trzeba zaznaczyć, dwa, nawet jeszcze powtórzona w mailu i w tym mailu napisane, że przypominam ci, że tam odstąpiłeś, albo że wyraziłeś zgodę, albo zgody, jakie wyrażono, i wtedy tam właśnie ta treść. Żeby ta osoba mimo wszystko była bardzo, bardzo tego świadoma. Dobra. Agata nagrywa, będzie aktualizować. Super. Tu jeszcze Agnieszka pyta, czy informacja o braku możliwości. A, to już było. Dobra, coś mi się tutaj chyba powtórzyło. Tak, powtórzyło mi się. Dobra. Zatem mam nadzieję, że to jest jasne. Czyli to musi być co do zasady po prostu checkbox, tak? Checkbox, no i już. No. Nie da się, słuchajcie. Nie da się tego inaczej zrobić. W regulaminie też jak najbardziej musi to być i to też trzeba umieścić. W regulaminie muszą być też zapisy dotyczące sporów, muszą być zapisy dotyczące, to o czym wspomniałam, reklamacji, muszą być zapisy dotyczące praw i przetwarzania tych danych osobowych. To też jest w polityce prywatności i w tej polityce prywatności zamieszczamy kwestie dotyczące właśnie standardowych klauzul umownych, czyli tego, co ostatnio zmieniło się w Google, Facebooku, Instagramie. Dajcie znać w komentarzu, komu udało się odczytać mój newsletter, bo przypominam Wam, że w newsletterze, o ile tu komentarzy na Instagramie, w newsletterze, moi drodzy, informowałam o tych zmianach, napisałam też, co trzeba zmienić u siebie. Pasjonatka rozwoju pisze, że o TikToku zapomniała. Tak, TikTok też jeszcze jest, wiadomo, nowy. O, lustrzane odbicie literek jest na Instagramie. No to co zrobić? No takie życie na tym Instagramie. Trzeba później sobie na Facebooku obejrzeć albo notować, jak ja rysuję. Więc moi drodzy, jest tak, że Privacy Shield, czyli tarcza prywatności, która dawała taką podstawę do przetwarzania danych osobowych w państwach trzecich, tutaj ona rozpłynęła się, można powiedzieć. Nie ma już Privacy Shield, nie ma tarczy prywatności, a to była podstawa, która no, to była podstawa do tego, żebyśmy mogli przesyłać dane do USA na przykład. To jest państwo trzecie, czyli poza Unię Europejską, poza obszar EOG. No i ta klauzula, Boże, Komisja Europejska uznała, że tarcza prywatności jest, krótko mówiąc, do niczego, no i ją unieważniła, więc zniknęła podstawa przetwarzania, przesyłania, przekazywania tych danych na przykład do USA. A bądźmy szczerzy, mamy bardzo dużo narzędzi z USA i no cóż, no, korzystamy cały czas z tych narzędzi, bo nie wszystko jest w Europie, a już na pewno nie w Polsce. No i te narzędzia są zazwyczaj troszkę lepszej jakości, chociaż może nie zazwyczaj, ale jest tam po prostu więcej, tak? Jedne są z Polski, inne są z USA i te są nam potrzebne. Więc przydałaby się jakaś podstawa do tego, żeby te dane jednak im przesyłać, chociażby na przykład systemy do mailingu. Do wysyłania mailingu bardzo często właśnie są z USA i ludzie z takich korzystają.
Więc tutaj wprowadzono w końcu te standardowe klauzule umowne i zarówno Google, jak i Facebook, jak i MailerLite skorzystali z tych podstaw, bo no tutaj mamy sytuację, gdzie coś trzeba było znaleźć, jakąś podstawę, więc ona została znaleziona. I to, co trzeba zrobić, to zaktualizować swoje polityki prywatności, zaktualizować swoje dokumenty RODO, w których piszemy, jaka jest podstawa przesyłania danych do konkretnego narzędzia, a w związku z tym do wykonywania konkretnej czynności przetwarzania. Ja wiem, że to może brzmieć abstrakcyjnie, ale jak ktoś ma u siebie rejestr czynności przetwarzania zrobiony, to on doskonale wie, o co chodzi, a jeżeli ktoś nie ma rejestru czynności przetwarzania zrobionego, no to ta osoba dopiero musi się zorientować, że jest coś takiego jak RODO i to RODO należy wdrożyć nie tylko na stronie tutaj, ale także należy je wdrożyć w całej firmie. Czyli właśnie między innymi mieć rejestr czynności przetwarzania, rejestr kategorii, że jest potrzebne, procedury naruszeń, klauzule informacyjne i tak dalej. Tych dokumentów jest całkiem sporo, są one wymagane przez prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, tak zwanego PUODO, bo samo rozporządzenie jakby nie wymaga niczego, ale wymaga rozliczalności, czyli tego, że macie się rozliczyć z tego, czy zostało cokolwiek wprowadzone w firmie. No a jak się rozliczyć? Dokumentami. No i my teraz mamy na biegu kilka wdrożeń RODO właśnie w firmach, no bo coraz więcej firm w internecie również zdaje sobie sprawę z tego, że musi mieć to RODO, musi podpisywać umowy powierzenia, musi mieć odpowiednie zapisy do umów współpracy, czy po prostu umów swoich własnych, musi dać odpowiednie dokumenty pracownikowi, współpracownikowi, komuś na zlecenie, no i bez tego ani rusz, więc to RODO musi być wdrożone. Także na legalnybiznesonline.pl pakiet RODO Must Have, mój autorski pakiet dotyczący wdrożenia samodzielnego wdrożenia, no albo indywidualne wdrożenie w kancelarii. Sylwia pyta, o co chodzi z regulaminem na Facebooku? Musi być na naszym fanpage osobny regulamin. Fajne pytanie, dobra, już odpowiadam. Regulamin na Facebooku? Nie, zaczynamy od polityki prywatności, bo na Facebooku, jak jesteście, przetwarzacie także dane osobowe osób, które polubiły Wasz fanpage, grupę, dołączyły do grupy, jeżeli jest zamknięta, jeżeli jest otwarta, w zależności od tego, co tam robimy na tym Facebooku. Może być też tak, że kierujemy reklamę do osób, które mamy w newsletterze, czyli bierzemy te adresy e-mail, wgrywamy do bazy Facebooka i kierujemy do nich reklamę. A później do osób podobnych i tak dalej. Więc to powoduje dwie rzeczy. Pierwsza, ja o tych rzeczach mówiłam w wyzwaniu legalnie na Facebooku, które trwało 3 dni, ale teraz w takim telegraficznym skrócie. Pierwsze to jest to, że musimy mieć politykę prywatności na Facebooku, która mówi o tych elementach i informuje osobę, która polubiła nasz fanpage, że właśnie no, coś takiego się tam dzieje, żeby ona była tego świadoma, bo gdyby nie istniał nasz fanpage, to ta osoba by w ogóle nie istniała w tym gronie. My nie wiedzielibyśmy o jej istnieniu, jeżeli to nie jest nasz znajomy oczywiście, czy znajoma. Więc ona wchodzi do nas i musi się o tym dowiedzieć, że my też przetwarzamy jej dane, bo patrzymy sobie, jak to tam jest w tej grupie, z imienia, nazwiska, z pseudonimu, w zależności od tego, co ona tam używa na Facebooku. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest kwestia wgrywania tej bazy i tutaj już mamy powierzenie danych Facebookowi. Facebook bierze te maile do siebie, do bazy. Fakt, że to jest na naszym koncie, ale mimo wszystko to powierzenie występuje. No i ciekawostka taka, że z Facebookiem podpisuje się jak najbardziej umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Ona wynika z regulaminu, ona jest w tym regulaminie i można to znaleźć. Ja też o tym bardzo często mówię na swoich szkoleniach. Warto to wiedzieć. Więc to też wpisujemy do swojej dokumentacji RODO. To jest jakby pierwsza rzecz podzielona na takie dwa aspekty. A druga to jest ten regulamin, o który ty, Sylwia, pytasz. I teraz co do regulaminu, to on jest potrzebny wtedy, kiedy sprzedajecie przez Facebooka. Czyli jeżeli na Facebooku kierujesz jakąś ofertę, na przykład piszesz nawet w wiadomościach prywatnych, że sprzedajesz to i to, albo informujesz w storiesach, w postach, że masz takie kosmetyki, załóżmy, i to sprzedajesz, i ktoś przychodzi, no to i chce kupić tą rzecz. Tutaj mówimy o kursach online, więc niech będzie kurs online.
załóżmy, że ja mówię, stworzyłam kurs online, 3 wideo, ileś tam materiałów, PDF i tak dalej, czy jest ktoś chętny, żeby to kupić. No i osoby mi się zgłaszają, no i piszą, tak, ja jestem chętna, ja jestem chętna i ja jestem chętna. No to ja wtedy do nich piszę, super, że jesteście chętni, fajnie, że chcecie dołączyć do mojego kursu, w takim razie proszę Was o to, żeby dokonać przelewu na numer konta ten i ten, podać mi NIP, wystawię fakturę i oczywiście napiszcie mi, czy akceptujecie regulamin i politykę prywatności. Czyli zauważcie, że niepotrzebny jest wcale sklep online, ta sprzedaż tutaj, prawda? Ta sprzedaż może się dziać już na tym etapie i to może się dziać na etapie mediów społecznościowych. Czyli domykamy to po prostu wiadomościami. To jest jak najbardziej dopuszczalna sprzedaż. Nie ma problemu z taką sprzedażą, żadnego. Więc jeżeli tak jest, no to wtedy ta osoba pisze, jasne, jasne, akceptuję. I wy macie już dowód na to, że ona zaakceptowała regulamin i politykę prywatności. Bo to, że sprzedaje się na Facebooku, wcale nie zwalnia nas z obowiązków posiadania dokumentów prawnych, czyli właśnie regulaminu, polityki, czy odpowiednich zgód. W tym wypadku będzie to tylko akceptacja regulaminu i polityki. No możemy też zapytać, a czy chciałabyś, żebym wpisała Cię na listę newsletterową? I ta osoba odpisze, tak, jasne, chcę, wpisz mnie. Więc można wtedy odesłać albo do jakiegoś landing page'a, gdzie właśnie tam może już zaznaczyć z automatu zgody i to wszystko sobie tam ładnie wpada, albo wrzucamy tą osobę ręcznie, to jest też ok, ona wtedy dostaje informację. Dlatego pamiętajcie też o tym, że ta sprzedaż może wyglądać właśnie w taki sposób i w taki łopatologiczny, ale skuteczny. Są osoby, które tak sprzedają. Zwróćcie uwagę na live'y, te live'y, gdzie akurat są produkty fizyczne, gdzie oni właśnie to pokazują. Tam jest po kilkaset osób, ale też na przykład skutecznie na live'ach sprzedawał, z tego co pamiętam, Jacek z Master Teacher, coś tam. Nie pamiętam dokładnie. Więc on też sprzedaje, już później no oczywiście kieruje na stronę, ale da się sprzedawać na zasadzie daj mi dostęp, ok, zapłać, tu faktura, tu regulamin, zaakceptuj, zapłacone, dobra, dostęp do kursu. Tyle. Więc wszystko to można też zrobić właśnie w taki sposób. Ja tego też uczę w legalnej sprzedaży online, w kursie online właśnie. Tam jest tak to poukładane w taki mój autorski system. Ok. Dobra, czyli mam nadzieję, że to jest dla Was jasne, jeżeli chodzi o sprzedaż kursów online. Kursy online sprzedajemy tak jak e-booki, sprzedajemy tak jak inne elementy. To, o czym jeszcze trzeba pamiętać i to jest bardzo ważne, to ten etap tworzenia kursu online. O tym nie wspomniałam, bo polityka prywatności, regulamin, checkboxy to jest to, co robimy na etapie marketingu. Na etapie marketingu to tak bardziej polityka prywatności, samego marketingu, bo to jest Facebook, media społecznościowe, newsletter, tutaj skupiamy się na tym, żeby poinformować osoby, których dane zbieramy, o tym, że zbieramy ich dane i w jakim celu. No między innymi w celu zaoferowania im później czegoś, na przykład kursu online, który tworzymy. I to jest ok, czyli pod sam marketing potrzebna jest nam polityka prywatności, ewentualnie jakieś zgody, jeżeli robimy to z automatu. Ewentualnie, nawet no, zawsze one są potrzebne, jak chcemy później oferty wysyłać, no to tak. A jeżeli chodzi o tworzenie kursu online, zaraz jeszcze przejdę, do sprzedaży, czyli marketing, tylko polityka prywatności co do zasady, ewentualnie polityka plus checkbox. Sprzedaż, to już mamy regulamin, mamy politykę, regulamin i checkboxy. I to nawet może być kilka, może być jeszcze opinia, mogą być jeszcze inne rzeczy. A tworzenie kursu online, to jest to, o czym ja opowiadam na szkoleniu, które jest w Legalnej Strefie Biznesu, właśnie jak te kursy online sprzedawać, już jest prezentacja i wszystko tam jest pokazane, łącznie z, i z błędami, i ze screenami. Tutaj przy tworzeniu trzeba pamiętać o takich elementach jak grafiki i to, żeby one były legalne, czyli z legalnego źródła. Jeżeli z darmowych banków zdjęć, to trzeba pamiętać o prawidłowym oznaczaniu tych grafik i sprawdzaniu licencji tych grafik, zdjęć i tak dalej. Ja zawsze polecam płatne banki zdjęć, mimo wszystko. Są fajne promocje na depozyt fotos, można wyhaczyć ciekawe oferty za parę złotych za zdjęcie i to jest jakiś lifetime dostęp, więc korzystajcie z czegoś takiego. Jeżeli nie możecie i na początek chcecie jednak z darmowych banków zdjęć, to trzeba sprawdzić licencję, czy ona jest na CC0, no i czy no później tak naprawdę czy się nie zmieni, no bo ktoś może zmienić licencję, no i mamy wtedy problem. Ale tutaj ważne jest, żeby to sprawdzać przynajmniej na tym początkowym etapie. Kolejna rzecz to przy tworzeniu kursów online
No, oprócz grafik mamy też właśnie cytowanie różnych źródeł. Tutaj trzeba się mieścić w ramach prawa cytatu i tutaj Wam tylko ten temat zarzucam. Jeżeli cytujecie jakieś źródła, bierzecie skądś jakieś materiały do swoich czy e-booków, czy nawet kursów online właśnie, to pamiętajcie o odpowiednim prawie cytatu, odpowiednim zastosowaniu tego prawa cytatu. To jest bardzo ważne. No i kolejna rzecz, jeżeli chodzi o kursy online, to umowy z osobami, które z nami współpracują. Może być tak, że wszystko tworzycie samodzielnie i to jest ok, jakby tutaj pewnie będzie dużo mniej roboty, ale może być tak, że korzystacie z wirtualnej asystentki, że korzystacie z kogoś, kto Wam robi grafiki, że korzystacie z kogoś, kto Wam robi wideo, montuje to wszystko i tak dalej, to wówczas musimy pomyśleć o przeniesieniu autorskich praw majątkowych. I to przeniesienie musi odbywać się na piśmie, w odpowiedniej umowie i to ma Was zabezpieczać. Więc pamiętajcie o tym, żeby taką umowę podpisać, szczególnie właśnie zazwyczaj z wirtualną asystentką, która wykonuje dużo różnych takich rzeczy, między innymi właśnie takich kreatywnych, ale też jeżeli macie jakiegoś copywritera, grafika i tak dalej, to tutaj też umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych w odpowiednim momencie, z odpowiednimi polami eksploatacji i tego nie zaniedbujcie, bo później z tego też wychodzą ciekawe historie, no i mam też takich klientów, którzy mieli z tym problem. Dobra, dajcie znać w komentarzu, czy to jest dla Was ok. Jak się zapatrujecie na te wszystkie obowiązki, a jeszcze pomyślę, czy Wam tutaj o tworzeniu czegoś nie powiedzieć. Jeszcze jedna rzecz w przypadku tworzenia i dotycząca też umów, to umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, czyli jeżeli dalej dajecie dostęp wirtualnej asystentce czy komuś, kto z Wami współpracuje do różnych danych, no to wówczas trzeba podpisać taką umowę, bo ta osoba ma dostęp na przykład do danych sklepu, do osób, które kupiły, osób, które mają dostęp do kursów, więc ona też powinna wiedzieć, znaczy powinna, ona wie o tych wszystkich elementach, więc musimy jej zgodnie z prawem te dane powierzyć tylko i wyłącznie w tym celu, a później je zabrać, co też oczywiście chroni Was jako przedsiębiorców. Agata napisała, no właśnie, super Agata, że to podkreśliłaś. Bardzo ciekawe, muszę sprawdzić umowę z videomakerem. Dokładnie. Tutaj umowa z osobą, która tworzy wideo, no tutaj ona na pewno wykonuje pracę twórczą, więc to, że ty nawet nagrałaś jakiś swój wkład, a ktoś to obrobił, coś dodał i tak dalej, no to tutaj mamy przeniesienie autorskich praw majątkowych. Czym to się może skończyć? Może się skończyć tym, że ktoś po prostu przychodzi do nas jeszcze raz, mimo że zapłaciliśmy mu za montaż takiego wideo, przychodzi i mówi, no dobra, za montaż zapłaciłaś, ale za przeniesienie autorskich praw nie. Albo płacisz, albo to jest moje. Nie możesz używać w ogóle. No jest dalej twoje, ale nie możesz używać. Więc tutaj trzeba bardzo, bardzo na to uważać. Agnieszka napisała, że ostatnio widziała post o stronach ze zdjęciami, które udostępniają je za darmo i nie wymagają podania źródła, na przykład PicJumbo. Jest to możliwe? Tak, jest to jak najbardziej możliwe. Agnieszka, jest kilka takich banków zdjęć bezpłatnych. Takie banki to Pixabay, FreePix chyba, więc jak wpiszesz sobie w internecie bezpłatne banki zdjęć, to wyskoczą Ci fajne artykuły po polsku, które mówią, na co trzeba też między innymi uważać, zwrócić uwagę w poszczególnych bankach zdjęć. Tak czy inaczej trzeba zwracać uwagę na licencję. I ta licencja, której ja powiedziałam, czyli to CC0 właśnie, Agnieszka, to jest licencja, która mówi, że możesz wszystko z tym zrobić. Możesz to modyfikować, nie musisz oznaczać autora i tak dalej, możesz, ale nie musisz. I to jest ok, tylko że trzeba też pamiętać, że zawsze taka licencja gdzieś tam może się kiedyś zmienić. I wtedy my w jakiś sposób musimy to śledzić. Nie trzeba być też tak bardzo, też nie popadajmy w paranoję, powinno być ok, ale nawet w samej Canwie, jeżeli korzystacie z Canwy, to też taka kolejna rzecz dotycząca tworzenia, no to jest też tak, że niestety, ale Canva również mówi, sprawdzaj za każdym razem nasze licencje, bo one się mogą pozmieniać, zdjęcia dają nam różni twórcy, oni dają swoje licencje, więc nam się wydaje, że w tej Canwie to my możemy wszystko, a okazuje się, że jakby tak ktoś chciał się przyczepić, to miałby do czego. Więc też musimy gdzieś tam mieć takie ograniczone zaufanie do tego.
Sylwia, o prawach autorskich. W jaki sposób mogę wykorzystać materiały ze studiów podyplomowych? Są podstawą mojego dyplomu. Materiały były w PDF bez podania autorów. No ciężko mi powiedzieć, jak to jest bez podania autorów, no ale pewnie jakiś nauczyciel czy tam wykładowca z tego korzystał, to dawał. Na pewno nie można po prostu tego wziąć jeden do jeden u siebie i to zastosować, no bo to są czyjeś materiały. Nawet jeżeli nie znasz autora, no to pewnie ktoś ich autorem jest. Więc wtedy no pytanie, w jakim zakresie chcesz to wykorzystać, to jest właśnie kwestia prawa cytatu. Zobacz sobie, kiedy prawo cytatu jest dozwolone, kiedy, w jakich obszarach, jak sobie wygooglasz, to też to znajdziesz. O tym też będzie szkolenie w legalnej strefie biznesu, bo dużo osób o to pyta i stwierdziłam, że zrobimy taką właśnie, no takie coś, czego nie ma w sumie nigdzie u mnie i nie dzielę się tym jakoś tak szeroko, bo nie ma ku temu jakiejś większej okazji. Więc tutaj trzeba na to uważać. Nie można tego kopiować, bo okaże się, że po prostu przychodzi ktoś do nas z roszczeniami i mówi hola, hola, ale to jest moje. I ty teraz powiesz, no dobra, ale ja to dostałam na studiach podyplomowych i nie ma tam autora. A ktoś powie, ale co mnie to interesuje, że nie ma tam autora? Uwaga teraz, no to powiem, to jest bardzo ważne, w Polsce nie ma obowiązku oznaczania autorstwa, żeby mieć ochronę ustawy o prawach autorskich w dużym skrócie. Tak kiedyś było w Stanach Zjednoczonych, że bez oznaczenia nie był utwór chroniony. U nas tego nie ma. U nas ochrona autora, taka ochrona autorska jest z samego prawa. Czyli prawo nam daje taką ochronę, to że ja nie napisałam copyright i w ogóle jakieś tam cuda, nie oznacza, że to nie jest chronione. Wręcz przeciwnie, to jest ciągle moje. Więc trzeba na to uważać i no, wystrzegać się takiego kopiowania, nieodpowiedniego cytowania. No, możesz też dopytać się tego wykładowcy, skąd on to ma, kto jest autorem i tak dalej, prawda? Na pewno to wie, powinien to wiedzieć. I teraz też uwaga, jeżeli chodzi o wykładowców i studia podyplomowe, jak sobie doczytasz prawo cytatu, to tam będzie informacja o nauczaniu i oni rządzą się trochę innymi prawami niż tworzenie kursu online i sprzedaż kursu online, czyli rzeczy komercyjne. Nauczanie to nie komercha, tak? Więc tutaj weźcie to pod poprawkę taką dużą, dużą i taką dużą dozą ostrożności. Dobra, moi drodzy, jeżeli macie jakieś jeszcze pytania, to jest ostatnia szansa, żeby je zadać. Justyna napisała, dużo tego chcę zrobić kurs online i już mnie to przeraża. No Justyna, no dołącz do legalnej strefy biznesu, to cię to nie będzie może przerażać tak bardzo, bo dużo osób nad takimi kursami w strefie pracuje. Pracujemy na bieżąco są te elementy dotyczące i sprzedaży, i marketingu, i obowiązków, i tak dalej, i można zadawać pytania, i można w mastermindach z innymi przedsiębiorcami pracować na bieżąco i na bieżąco wspierać się. Ja uważam, że mastermind to jest po prostu hit. Sama jestem w mastermindzie od 4 lat i bardzo się rozwinęłam przez ten czas, bo bardzo jest to duże wsparcie, jeżeli można porozmawiać z innymi przedsiębiorcami, jeżeli można być w takiej grupie, która cię nie linczuje, tylko pomaga ci, podpowiada i patrzy z lotu ptaka na to, co robisz. A szczególnie jak się tworzy kursy online. Więc jeżeli tworzycie kursy online i potrzebujecie takiej grupy wsparcia, tak to nazwijmy, no to Legalna Strefa Biznesu, oprócz tego, że ma prawo, że ma biznes, rozwój, psychologię, fitness nawet, to jeszcze właśnie ma mastermindy, gdzie się grupujemy osoby, one się łączą w te grupy, po czym właśnie wychodzą sobie, razem w tych grupach pracują i rozwijają się, a oprócz tego mamy jeszcze taki coaching call ze mną, z ekspertem raz w miesiącu, wtedy sobie omawiamy takie najważniejsze zagadnienia z jakimś tematem przewodnim, sobie dyskutujemy na ten temat. Więc też warto o tym pomyśleć. Nie ma się co przerażać, trzeba to robić, tak naprawdę to się sprowadza do 3 kroków. Jak już przypilnujecie tych 3 kroków, to naprawdę to się sprowadza do 3 kroków. No. Ja to tak upraszczam po to, żeby właśnie nie przerażać. Ja wiem, że tego jest dużo, jak zaczniemy tam gdzieś rozkładać to na czynniki pierwsze, ale no, póki budujesz coś swojego, autorskiego, robisz to w odpowiedni sposób i właśnie gdzieś masz z tyłu głowy te wskazówki, które dzisiaj wymieniłam, to myślę, że wszystko będzie ok. Także ja trzymam kciuki za Twój kurs online, napisz jaki. Napiszcie w ogóle w komentarzu, jaki właśnie kurs online chcecie stworzyć albo tworzycie z linkiem, ja sobie chętnie później poklikam, no i już.
No cóż, moi drodzy, będziemy powoli kończyć. Sylwia pyta, czy można umówić się na prywatną konsultację. Jak najbardziej można się umówić na legalnybiznesonline.pl. Tam znajdziecie konsultację, zakładkę, sklep, konsultacje i można wykupić i wtedy się umawiamy, rozmawiamy co i jak po kolei. Można też dołączyć do legalnej strefy biznesu, czyli platformy subskrypcyjnej dla przedsiębiorców, którzy chcą rozwijać swój biznes legalnie i skutecznie, platformy, w której prawo rozwija i wspiera biznes, a nie go blokuje, i która realizuje misję LBO, czyli walkę z chaosem prawnym, z tym wszystkim, co się dzieje w Polsce i właśnie z tym przerażeniem, które towarzyszy przedsiębiorcom. Tego nie chcemy, dlatego właśnie jest ta strefa po to, żebyśmy się tam wspierali w środku i działali wspólnie, regularnie i tak dalej. Więc dołączajcie, link znajdziecie w komentarzu na Facebooku, znajdziecie go także później na Instagramie, wkleję, ale na Instagramie link w bio, więc tam zaglądajcie i czerpcie z tego jak najwięcej. Teraz jeszcze są dostępne moje wideo dotyczące trzech obszarów właśnie sprzedaży, też wejdźcie sobie na bloga, wejdźcie sobie na blog, na Instagram, tam zobaczycie te wideo, obejrzyjcie póki można, bo później będą ściągnięte, będą dostępne tylko w legalnej strefie biznesu. Jeszcze raz zapraszam do legalnej strefy biznesu, platformy dla przedsiębiorców i osób przedsiębiorczych. Jesteście w tej społeczności przedsiębiorców, chcecie tworzyć swoją firmę, to ta platforma właśnie jest dla Was, teraz widzicie ją na ekranie. Dajcie mi znać, czy rozważacie taką opcję, czy nie rozważacie, jak to widzicie i czy spotykamy się w legalnej strefie biznesu. Wszystkie szczegóły są na stronie, nie będę więcej opowiadać, więcej znajdziecie też jutro. Słuchajcie, jutro jeszcze takie ważne ogłoszenie, jutro odbywa się live jutro o godzinie 11:00, z księgową, z Kasią Chojnacką. Kasia będzie opowiadać o tym, jak rozliczać legalnie kursy online, produkty elektroniczne, jeżeli sprzedajecie je w Polsce i za granicą, więc zachęcam do tego, żeby koniecznie na tym live'ie być, moi drodzy, żeby się stawić, żeby być i dowiedzieć się, co się zmieniło w ostatnim czasie, bo też niestety się pozmieniały przepisy. Weszły nam waty, osy, mosy, cudawianki, dlatego o tym będziemy rozmawiać. Będziecie też wiedzieć, no i będzie można zadać przede wszystkim pytania, jak co porozliczać, nawet chociażby, żeby też podpowiedzieć własnym księgowym. To będą bardzo praktyczne rzeczy. Zapraszam, będzie trochę i o watowych, i niewatowych, i o tym, co uważamy, że jest takie najważniejsze, jeżeli chodzi o sprzedaż i rozliczanie tych kursów online. No bo tak jak mówię, trochę się pozmieniało. Dziękuję Wam, dajcie łapkę w górę, serduszko, buźkę, jak jesteście jeszcze, albo jak będziecie później oglądać. Powtórka oczywiście jest zapisana. Dziękuję Wam za Waszą obecność, za pytania. Mam nadzieję, że skorzystaliście, więc chętnie poznam Waszą opinię o tym, co zapadło Wam w pamięć. Napiszcie w komentarzu, jaką ważną lekcję wyciągacie z tego nagrania. No i czy widzimy się jutro. Jutro o 11:00, w czwartek jest z kolei Prawo w biznesie online u Izy na konferencji jestem, a w poniedziałek, uwaga, 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 w poniedziałek jest webinar, jak sprzedawać legalnie produkty fizyczne, czyli e-commerce, legalny e-commerce, to właśnie w poniedziałek o godzinie 10:00 webinar zamknięty i na ten webinar trzeba się, moi drodzy, zapisać. Też Wam wkleję za chwilę link do tego webinaru. Osoby, które się nie zapiszą, niestety nie otrzymają linku do pokoju webinarowego. Więc zapraszam Was do zapisów na legalny e-commerce. Tymczasem wklejam link do webinaru, do legalnej strefy biznesu. Uciekam i życzę Wam miłego dnia. Wszystkiego legalnego.